Zadam to pytanie jeszcze po wykonaniu tego utworu i uwierzcie mi Państwo, że to będzie zupełnie inna konstelacja podniesionych rąk. W oryginale ten utwór wykonuje duet damsko-męski, saksofonistka Candy Dulfer i gitarzysta Dave Stewart, a u nas wystąpi duet męsko-damski, jeśli to cokolwiek zmienia. Saksofonista Erwin Kubiak i gitarzystka Magdalena Kowalenczyk z Towarzyszeniem Zespołu Smyczkowego, basistki Julii Pędziwiatr i perkusistki Wiktorii Królikowskiej. Była tu Lili.
Muzyka z filmu Była tu Lili, Erwin Kubiak, solo saksofonu, Magdalena Kowalczyk, solo gitary, Julia Pędziwiat, bas, Wiktoria Królikowska, perkusja i zespół smyczkowy. No to państwa, kto nie zna tej melodii? A kto zna? A jednak, znać, a nie wiecie. Cała prawda o naszej publiczności. A przed nami piękna piosenka autorstwa niekwestionowanej gwiazdy światowej wokalistyki Barbry Streisand, która powstała do filmu Narodziny Gwiazdy. Nosi ona tytuł Evergreen i w 1976 została uhonorowana statuetką Oscara za najlepszą piosenkę filmową. Z piosenką tą zmierzy się za chwilę Julia Sobczyk, która już nieraz udowadniała, że lubi wyzwania i ma wielkie możliwości wokalne. Być może na tej scenie narodzi się dziś gwiazda. Towarzyszyć jej będą Magdalena Kowalczyk na gitarze, Patrycja Pameleja Oganiaczyk na fortepianie, zespół smyczkowy. Po raz ostatni dzisiaj, Płacze me serce, Julka Pędziwiat na gitarze basowej i pan Paweł Krasiński, Narodziny Gwiazdy. Narodziny Gwiazdy. Julka Sobczyk, Magda Kowalczyk, Patrycja Oganiaczyk, Julka Pędziwiat, gitara basowa, pan Paweł Krasiński i żegnamy zespół smyczkowy. Tak. Zagrali dla państwa 10 razy.
Piosenka, która zabrzmi za chwilę, to wielki hit autorstwa w opinii wielu wokalisty wszechczasów. Freddiego Mercury z zespołu Queen. Została ona użyta w dwóch filmach. Jeden ma tytuł Wysyp żywych trupów. No, wierzą Państwo, że taki film jest. I całe szczęście, taki jest drugi. Ale my zagramy Państwu do oryginalnego teledysku Don't Stop Me Now Queenu. Tak zresztą jak zagraliśmy do teledysku z filmu Była tu Lily. Piosenkę tą usłyszymy w wykonaniu zespołu Charles, którym zobaczymy, usłyszymy Angelikę Paulińską, Klaudię Owczarek i Paulinę Owczarek. Na fortepianie pan Jarek Miłek, na gitarze elektrycznej Michał Grzybek i na gitarze basowej Seweryn Krysiak, na perkusji Paweł Krasiński. Całe szczęście, a właściwie oryginalny teledysk grupy Queen. Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Stop me now.
Paulinka Minaukinu, Paulina, Angelika Paulińska, Siostrowczarek, tak mogę nazywać, z zespołem. Czas na drugą solistkę dzisiejszego wieczoru, drugą i ostatnią. Pozostała nam jedna solistka i duże zespoły na koniec. Billy Elliot to film o 11-letnim chłopcu wychowującym się w rodzinie górniczej w burzliwych latach 80. Chór teraz nie śpiewa. Teraz jest solistka. Chór wraca. Jakcy nadgorliwi. Będzie o chłopcu, który kochał balet. Kochał balet w równym stopniu jak ta pianistka, która tutaj za chwilę wystąpi, która kocha się jazzie, w jazzie kocha fortepian, a fortepian kocha ją z równą wzajemnością. W jej wykonaniu jeden ze standardów jazzowych Billego Evansa, Child is Born, z filmu Billy Elliot. Ola Ryżewska, fortepian i muzyka z filmu Billy Elliot, którą sama sobie znalazła i wykonała. Święto Bożego Narodzenia bez Kevina w pewnej komercyjnej stacji telewizyjnej, której nazwy nie mogę wymienić, a zaczyna się na P, wydają się absolutnie nieprawdopodobne. A cóż dopiero powiedzieć o Kevinie, który atakuje Państwa w piękny, czerwcowy wieczór. Takie rzeczy tylko w muzycznej. Chór, jak widać, wczuł się w atmosferę filmu, czapeczki są, dlatego przed nami amerykańska, świąteczna piosenka It's the most wonderful time of the year z filmu Kevin sam w Nowym Jorku.
Przed Państwem połączone siły dwóch kurów, Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu i publicznego gimnazjum w Warcie, pracujących na co dzień ze wspólną dyrygantką, panią Moniką Brzesińską. Ciekawe, czy ma czapeczkę. Przy fortepianie pani Ewa Wlazło, Julka Pędziwiat na gitarze basowej, tradycyjnie w czapeczce. Pan Paweł Krasiński na perkusji bez czapeczki. Kevin Sam w Nowym Jorku. Kevin Sam w domu i połączone siły dwóch kurów z sekcją rytmiczną. Kur pozostaje, bo zaśpiewa dla Państwa jeszcze raz i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje na świecie jakiś sposób na blondynkę, bo z takiego to filmu za chwilę muzykę usłyszymy. Szczerze mówiąc, wątpię, że istnieje. Tak czy inaczej, tu i teraz interesuje nas wyłącznie muzyka z tego filmu, więc posłuchajmy. Z chórem w roli pianistki wystąpi Ola Ryżewska, dołącza do nas sekcja dęta w osobach pana Damiana Michaluka, na trąbce Adama Czajki, na trąbce saksofonie Erwina Kubiaka, Julka pozostaje bez czapeczki i pan Krasiński na perkusji. Build Me Up, Buttercup z filmu Sposób na blondynkę. Yeah.
Żegnamy połączone siły chórów. Chór w prawo, tak, w prawo, tam, tam. Żeby nie zderzyli się z drugim wielkim zespołem dzisiejszego wieczoru, a będzie nim już ostatni zespół i ostatnie dwa wykonania, orkiestra Dęta, która nie chce wejść, a proszę, żeby wchodziła. Będzie tak stała i nie przyjdzie. Orkiestra, tak jak mówiłam, ponad 30-osobowa, ze swoim dyrygentem i wodzem, panem Damianem Michalukiem. Pewnie zastanawiacie się państwo nad wyglądem dosyć niecodziennym tej orkiestry. No cóż, czeka ich za chwilę trening bokserski z Rockim Balboa, ale zanim to nastąpi, czas na rozgrzewkę. Rozgrzewka to będą Dzieci Sancheza, trąbkowy hit autorstwa Chucka Mangione. Partię solową wykona w tym utworze na flugerhornie Kuba Stępniak.
Sancheza i Orkiestra Dęta. Widzę, że rozgrzewka się Państwu podobała. Czas na trening z Rockim Balboa. Tak, kapturki można założyć. Czy pan Damian się przystroił w odpowiednią bluzę z napisem? Zaraz się okaże. Ostatni. Plecy, plecy, poprosimy. Czytamy napis, tak. 76 rok, kiedy powstała piosenka Gonna Fly Now z filmu Rocky. Została nominowana do Oscara, ale go nie otrzymała. Przegrała z Evergreen z filmu Narodziny Gwiazdy, którą tę piosenkę Państwo już dzisiaj słyszeliście. Jakże różne to utwory, zaraz się okaże. Można powiedzieć, dla każdego coś miłego, ale jeden i drugi jest genialny w swoim rodzaju. Gonna Fly Now z filmu Rocky. Do orkiestry dołączył Adrian Biernacki na gitarze elektrycznej i Julka Pędziwiad na gitarze basowej. Pan Paweł Krasiński na posterunku tradycyjnie i Orkiestra Dęta ze swoim wodzem. Michaludzkim. Thank you.
Jeszcze raz, Damian Michalu, trąbka. Muzyka z filmu Rocky, orkiestra Dęta pod dyrekcją Damiana Michaluka. Gitara basowa Jula Pędziwiad, Adrian Biernacki, gitara elektryczna, kotły Patryk Boczkowski, perkusja pan Paweł Krasiński, Ola Ryżewska, fortepian. To już koniec, proszę Państwa. 2 godziny. Tak, proszę Państwa, to dzisiaj to naprawdę już koniec, ale pozwólcie Państwo, że jeszcze wyrażę tą symboliczną wiązankę, naszą wdzięczność pani Izabeli Rudzkiej. Naprawdę to jest jej dzieło. Dziękuję Państwu bardzo. Oczywiście to dzieło, na to dzieło składały się te wszystkie dzieci, młodzież i dorośli, którzy wystąpili na tej scenie. Uczniowie, absolwenci, goście. 130. 157 chyba, jeśli dobrze pamiętam, wykonawców. Ale również ich nauczyciele, również ci, którzy z nimi pracowali, którzy dbali o to, żeby te wszystkie utwory pięknie zostały wykonane. Również ci, którzy pomagali, żeby było słychać i widać. I chciałbym, żebyście Państwo podziękowali jeszcze w naszym imieniu panu Marcinowi Sosnowskiemu, który dbał o fonię. Dziękujemy bardzo. Panu Wacławowi Chudemu i panu Cyprianowi Kosierackiemu za wizję. Dziękujemy bardzo. Naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi, że wytrzymaliście Państwo z nami te 2 godziny. I to dla nas to jest wydarzenie. Czy Państwu się podobało? Bo ja nie wiem tak naprawdę. To co, zaczynamy pracować nad następnym repertuarem? Tak, myślę od jutra. Od jutra. Dziękujemy, dobrej nocy życzymy. Szkoła Muzyczna się żegna. Dziękujemy bardzo, dobranoc Państwu.